Witajcie, witajcie w czwartek, w 22 dzień vlogtobera. Poranek jest taki nawet dosyć przyjemny. Piękne niebo z chmurkami, piękne drzewa z liściami, jeszcze z liśćmi. Tak, a Gabrysia w połowie kawy, więc dlatego tak dziwnie mówi. No. Tak, że witam Was jeszcze raz. No i idę dopijać moją kawkę i budzić się. No witam, witam. Wieczorem, późnym wieczorem, we vlogtober 22. Mam nową tablicę, ale ją zgaszę, bo chyba przyciemnia mi bardzo obraz. Teraz się powinno zrobić lepiej. No i byłam dzisiaj po tą tablicę w Pepco, tak jak czekałam na nią. No i co ja się naszukałam tej tablicy? No bo jak byłam dwa dni wcześniej, chyba to było w Pepco w Katowicach, to tam były te tablice takiej normalnej wielkości. Czyli tak formatu mniej więcej A4. No. I w innych sklepach w Tigerze widziałam też taką większą tablicę i Wiki mówiła, że w Tedim też była taka normalna tablica, taka większa. No ale sobie myślałam, po co ja to będę kupować, jak teraz będzie za 10 zł, nie? No i przychodzę do tego Pepco u nas i chodzę i szukam, no kurczę, nie ma, ale jak to było w gazetce, to by to musiało być. Idę do pani do kasy i pytam się, czy dostali te tablice, czy wie, gdzie one są. Ona mi mówi dokładnie, gdzie je znajdę. No ja idę i patrzę, i szukam, i patrzę, a to takie maleństwo, jak dłoń. Sama z siebie się śmiałam. No i stwierdziłam, no dobra, jak już tu przyjechałam za tą dychę, to kupię, nie? Tylko, że tutaj nie ma cyferek, na przykład nie ma dwóch dwójek. A jednak powinny być dwie dwójki. No i dlatego, że nie ma dwóch dwójek, nie mogłam dać hashtag 22, no to dałam 20 i słownie 2. No taki pomysł Wiki wpadła. No. Także vlogtober też mi się cały tu nie zmieścił. Vlogmas się ledwo co mieści. No i tak to świeci, tylko że teraz ściemni mi obraz. O. Tak, to Wam chciałam tylko tak pokazać. No bo chyba raczej dopiero będę to na vlogmasy używała, jak przystało na vlogerkę. Tak, to mam i tablicę, i mam liść monstery. Tak się zaopatrzyłam, żeby już tak całkiem być taką vlogerką, wiecie, pełną gębą, nie? No. Ale tak już to pomijając, to po prostu kupiłam sobie ten liść, bo mi się podoba. I kupiłam taki też do wiązanki na cmentarz, bo w sumie on kosztował złoty 50 zł, ten liść. A w innych sklepach to są 4-7 zł. No w sumie dużo się nie różniły te liście od tego. A kupiłam to w Carrefourze, na sklepie. No więc jeden będę miała tak, jak będę sobie chciała gdzieś zabłysnąć, a drugi dam do wiązanki na cmentarz. No. Także taka była dzisiaj moja przygoda z tym. I chyba i tak będę chciała kupić tą dużą tablicę, tylko na razie teraz nie, no jak już mam tą, to za jakiś czas sobie chyba kupię tą dużą tablicę. Tak myślę, że tam chyba jest więcej tych literek i tych cyferek. No i więcej się zmieści na jednym tym, nie? W jednej linii. Bo ja chciałam całkiem inaczej troszeczkę to mieć tu rozpisane, no ale się nie da inaczej. No. Ale zrobiłam sobie tutaj klimacik jesienny.
mój kieliszek, kielich, który już widzieliście, z dyniową świeczusią i lajtem. I naprawdę pachnie. Także tak jesiennie, tak dyniowo. No. Taki klimacik musi być, bo trzeba się cieszyć każdą chwilą i smakować każdą chwilę życia, no bo nie wiadomo, co nas czeka, a jak się tak, wiecie, celebruje każdą chwilę, codzienność taką, o, codzienność, bo może nie każdą chwilę, ale taką codzienność, tutaj jakoś lepiej człowiekowi jest, nie? No bo tak to by miał tylko kilka razy jakieś święto w życiu, a tak to codziennie sobie trzeba coś tak urozmaicać, tak sobie, wiecie. No. Tu na przykład mam herbatkę z korzeniami, wiecie, tą korzenną, nie? Także taki jesienny wieczór sobie, chociaż tam dzisiaj było dosyć ciepło i słońce. No ale tak trzeba sobie robić, wiecie. No bo już wszędzie w sklepach są święta i dużo właśnie z Was pisało różne komentarze na ten temat. I w sumie jest tak, jak właściwie to się z wszystkimi zgadzam, szczerze powiedziawszy. No bo ja uwielbiam ten czas świąt Bożego Narodzenia i te wszystkie ozdoby. Lubię chodzić to oglądać, ale wiecie, tak jak na przykład w Kiku już drugi rok z rzędu były w sierpniu te ozdoby, to jakoś tak nie bardzo, nie ma klimatu. No, kiedyś pamiętam takie czasy, że dopiero od listopada wchodziły świąteczne rzeczy do sklepów, znikały. Praktycznie chyba 3 listopada znikały ze sklepów znicze i wchodziły święta Bożego Narodzenia, nie? No. Teraz jest to dużo wcześniej. No z jednej strony, że może jest czas, żeby sobie coś kupić, ale no trochę się może opatrzyć, ale tego jest tak dużo, że człowiek się by chciał nacieszyć tym, a święta tak krótko w sumie trwają, nie? No wiele ludzi już po 6 stycznia na przykład wyrzuca choinki, chowa dekoracje. U mnie dekoracje są do Matki Boskiej Gromnicznej na początku lutego. No ale też się zawsze stawia choinkę przed samymi świętami. No nie jest tak, że u nas się choinkę stawia na przykład we Wigilię, bo w niektórych domach tak jest, ale chyba teraz się troszeczkę od tego odchodzi. No, kiedy jak się ma żywą choinkę, to owszem, no, bo to, żeby jak najdłużej stała, nie? Żeby nie oblatywała, żeby na te święta była piękna. Ale jak się ma choinki sztuczne, to można sobie wcześniej ustroić. Tym bardziej, że jak jest tyle roboty przed świętami, człowiek ma... sami sobie dołożyliśmy, bo wymyślaliśmy tych potraw tyle, to jakby nie można normalnie zjeść, nie? No, ale właśnie to jest ta celebracja taka, to jest takie coś innego, taki niecodzienny dzień. No. I to, jak jest tyle tej roboty, no to nie ma czasu jeszcze tą choinkę ustrajać. Tym bardziej, że teraz to robimy, coraz to większe te choinki, coraz to więcej na tych choinkach jest. No bo jak to ma potem długo stać, to niech to jest ładne, nie? Niech tego jest dużo. No, a nie wiem jak u Was, ale u mnie jak się choinkę stroi, to jest największy bałagan w pokoju. To potem trzeba znowu na nowo kurze i wszystko. No, a nie wyobrażam sobie, żeby we Wigilię ustroić choinkę, a potem jeszcze kurze ścierać i tak dalej, nie? No, to tak, że u nas się parę dni wcześniej ubiera, tak w tym tygodniu przed świętami. To zależy też, jak, w którym dniu tygodnia przypada Wigilia, nie? No, i tak nam się świątecznie teraz zrobiło. No, ale tak nawiązuję do komentarzy, bo dużo komentarzy jest o tych dekoracjach. No i to tak sobie myślę, jakby tak dopiero od listopada były te dekoracje świąteczne, to mi się wydaje byłoby troszeczkę lepiej. Tak od początku listopada, tak jak to kiedyś było. No teraz nie powiem, właśnie chodziłam i oglądałam sobie je, nie? No tylko, że w sumie tak jak niektóre z Was pisały, to tak jest, fajne jest pooglądać,
No ale gdyby to człowiek chciał wszystko kupić, to gdzie to poustawiać? Poza tym są różne style. Te dekoracje są w różnych stylach, bo ludzie mają różne style w domu, nie? A mnie się wszystko podoba. Jakbym to chciała z wszystkiego po trochu, to bym tu miała niezły miszmasz. I tak mam miszmasz z tymi dekoracjami, ale jakbym tak jeszcze nakupowała tamtych innych, to już całkiem. Także ja sobie chodzę, pooglądam i tak nasycę się tym, nasycę i potem już nie mam potrzeby tego kupować. Na początku sobie zawsze planuję, kupię to, 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 tamto, a potem sobie myślę, a po co mi to? Przecież mi wystarczy to, co ja tam mam. I tak jak się tego za dużo nakładzie, to się wszystko zlewa w jedną całość i praktycznie nic nie widać. No. I tak właśnie, tak sobie pomyślałam, jak czytałam te komentarze. Wczoraj też puściłam wam taką troszkę świąteczną melodyjkę tam, jako podkład do tych bombek tam w tym Nano Nana. No bo w sumie potrzebne mi było kilka tych muzyczek, podkładów. No i jak przeglądałam te, które tam mam w tej bibliotece, to się natknęłam na tamtą właśnie melodyjkę. Sobie myślę, w sumie to mi to będzie pasowało do dekoracji, nie? No ale tak naprawdę to jeszcze teraz nie słucham takiej muzyki. Wiem, że niektóre vlogerki już się pokusiły. Miszmaszowa to już cały czas chyba słucha, bo tak przynajmniej mówiła już jakieś 2 tygodnie temu chyba, że u niej już są święta, już słucha, może nie kolęd, ale piosenek świątecznych. No. Nie, nie. No tak jak już vlogmasy. No i właśnie przez te vlogmasy dużo ludzi zauważyłam, w ogóle tu zauważyłam, coraz więcej jest ludzi, którzy stroją już choinki na początku grudnia. No dla nas to było raczej tutaj mało takie rozpowszechnione, no ale wiem, że chyba w Niemczech też tak wcześniej sobie stroją domy, a potem bardzo szybko w styczniu już się wszystko chowa, wyrzuca i tak dalej, nie? No człowiek musi mieć ten czas, żeby się tym nacieszyć. To jak oni, jak się zaraz 7 stycznia wszystko chowa, no to rzeczywiście trzeba mieć tego czasu więcej, żeby się nacieszyć. A ten czas takiej oczekiwania, ten adwent, to też jest taki bardzo fajny czas, nie? No. Z tym, że u mnie jak w adwencie, to raczej wieniec adwentowy jest i mało tam takich bardzo świątecznych tych dekoracji. No to tyle na temat dekoracji, ale mnie wzięło, nie? No, ale to tak, wiecie, przy okazji, nie? No dzisiaj byłam też w sklepach, widzieliście, kupiłam to. No i w tym Pepco, tak szczerze powiedziawszy, to trochę się zawiodłam w tym moim Pepco. Znaczy zawiodłam. Zauważyłam właśnie już kilka razy, że w różnych sklepach Pepco jest nie jest ten sam asortyment. Na przykład jak mam w Katowicach, to mówiłam wam, że takie fajne kubeczki widziałam świąteczne. I to takie nieduże, takiej wielkości, jak mniej więcej mój kubek ten. Bo te, co ja mam tam, co kupiłam w zeszłym roku, to są takie mega duże. Tam by można zupę z tego jeść. Duże są te kubki. Tam chyba z 600 ml wchodzi. No, no to potem taką kawę wypijcie, nie? No a tu u nas nie było tych kubków w ogóle. Żadnych nawiązujących do świąt. No fakt, jeszcze jest czas, ale ciekawa jestem, czy one potem będą, nie? No już widziałam za to te poduszki, poszewki na poduszeczki świąteczne, ale mniej więcej to prawie, to chyba mieli z zeszłego roku te poszewki tam wywiesili, po 10 zł. Nie filmowałam, bo stwierdziłam, że teraz tyle vlogerek znowu Pepco pokazuje, co kupiło w Pepco, a tym bardziej, że właśnie co Pepco to jest inny asortyment, że stwierdziłam, że nie ma sensu tak za bardzo. No ja kiedyś też tak właśnie oglądając filmik jednej koleżanki zauważyłam tam te rurki do picia metalowe, takie ładne, mi się bardzo podobały. No a potem latałam, szukałam tutaj u nas, w ogóle nie mieli pojęcia o tych rurkach. Patrzyli na mnie, jak mi się z księżyca urwała. No.
I to tak. Także nawet mi się za bardzo nie chciało tam wyciągać telefonu i nagrywać, bo aparatu ani nie miałam ze sobą, no bo parę tam tych czapeczek było świątecznych. Fakt, że w Pepco są bardzo ładne torby na prezenty świąteczne i są takie ładne, wyglądają tak bogato, a są w cenie 4 zł. To gdzie indziej by pewnie z 10 co najmniej kosztowały. Naprawdę tak ładnie, tak bogato wyglądają te torby, nie? Tak świątecznie, tak naprawdę świątecznie. To trzeba przyznać. No pewnie do tego czasu, co będą święta, to już tych toreb nie będzie. No a ja jeszcze nie wiem, co ja będę kupowała na prezenty, co dzieciątko przyniesie nam. Także no po co mam teraz kupować torby, jak nie wiem, co tam włożę. Czy to mi się zmieści akurat, nie? Bo są różnej wielkości tam te torby. No. I tak, dzisiaj ten vlog taki krótki będzie, no bo w sumie nic wam nie pokazałam, tylko rano przywitanie. Teraz chwilę z wami pogadam i to będzie wszystko. No bo jak nic więcej po drodze nie pokazywałam, w tym sklepie się troszeczkę zapomniałam. Po prostu zapomniałam, że nie jestem samochodem. Tylko muszę patrzeć na czas, bo ten autobus, ten kerfobus, jak to mówimy, jeździ u nas co godzinę. Jak się człowiek spóźni, to musi następną godzinę czekać, bo można zajść na piechotę, jest co deptać, no ale już kilka razy tak szłam. No ale ja sobie kupiłam też jeszcze mięso tam i miałam trochę ciężką torbę, to mi się nie chciało z tą torbą ciśnie. No rano, znaczy rano, jak jechałam, to się ubrałam w ciepły swetr, kurtkę tą, co już ostatnio w niej chodzę, ta pikowana, cienka taka. A potem to jeszcze stałam na przystanku autobusowym, to już ją zdjęłam, tą kurtkę, bo myślałam, że się ugotuję w tym. No. No ale jak już wracałam, powiem wam, bo to w sumie 3 godziny mi to tam prawie zajęło. Przeszło 2,5 chyba jakoś tak. No to już kurtkę założyłam, bo już takim chłodem wiało. Słoneczko niby było, wiatr, ale i takim chłodem wiało, nie? To jednak jest już jesień. No jak przyszłam już do domu, to już mi się potem nic nie chciało, tylko zrobiłam obiad, bo akurat mąż za chwilę też przyszedł. Musiałyśmy oczywiście najpierw otworzyć to pudełko, bo to miałam w takim pudełeczku. No i obadać ten, no i stwierdziłyśmy z Wiki, że nie ma drugiej dwójki. No. I to taka robota z tym. Człowiek chce taniej, to w sumie wychodzi drożej, bo będę jeszcze kupować potem drugie, większe. No ale na razie może takie być. Może czasami na Vlogtobera to będę tutaj to wystawiać, ale chyba nie będę tego zaświecać, bo to mi ściemnia obraz, zauważyłam. A nie mam takiej, wiecie, żeby w pokoju tam gdzieś postawić wieczorem i sobie to świecić. Żadnej takiej komody. Ale tutaj też może być, nie? Takie pogaduszki z kuchni. No. Goździk. Lubię, jak goździk jest taki już troszeczkę, nie jest taki twardy. Herbaty. Go tak rozgryźć, to jest chociaż jest to bardzo ostra. Wiki to się aż popłakała ostatnio, jak sobie pogryzła goździka. No ale goździk jest zdrowo jeść. No. I to tak by było na tyle dzisiaj. Nie wiem, jaki dam tytuł. Może klepanie z kuchni. Albo w kuchni. Klepanie, czyli moje klepanie. Zobaczymy. Sami, jak przyjdzie do tego, żeby opisywać film. Bo wczoraj, no to znowu siedziałam dosyć długo. I potem to tak wygląda, że ja mam jakiś link, coś wam podlinkować. I zapominam. I dwa filmy wcześniej mówiłam, że dodam wam tam link do filmu Red Lipstick Monster. Zapomniałam. Syn mi przypomniał. Później w komentarzu oczywiście. No i wczoraj w nocy właśnie tam dodałam, ale też i do wczorajszego filmiku
też dodałam. Jakby chciał ktoś zobaczyć, bo mi się wydaje, że to są dobre informacje tam. Takie treściwe. Osoby, która przechodzi przez to, nie? No. Nie jest jakieś wyolbrzymione, mi się wydaje, bo na razie ona to dobrze przechodzi i oby tak dalej, nie? No. Tak. To ja sobie teraz pójdę do pokoju. Wezmę świeczkę ze sobą, oczywiście, dyniową. Fajnie pachnie. No a jutro co będę robiła, to jeszcze nie wiem, bo ja mam tyle pomysłów i potem, wiecie, ja już nie mam tyle siły, ile mam pomysłów. Bo dzisiaj miałam też zaplanowane, co ja wszystko zrobię. Miałam przyjechać z miasta, oczywiście nie jechałam o 10 jak z seniorami, bo pomyślałam sobie, że jednak jakby mnie tak ktoś sprawdził, dowód osobisty albo coś, znaczy sklepikar może nie, a jakieś służby, jakieś coś, nie wiem, to mogłabym jeszcze mandat dostać, że się pcham wtedy, co nie moja, nie mój czas. A po co mi nerwy i stracony czas, nie? No i pieniądze. Także stwierdziłam, że pojadę po 12. No to do tej 12 też dużo nie zrobiłam, na ogródek nie leciałam, bo bym nie zdążyła. A jak przyjechałam stamtąd, to było po 4, jeszcze po drodze poszłam do Lidla, bo w Lidlu były dzisiaj. Masło było w promocji, jak się weźmie 3 kostki. No było po niecałe 3 złote, no to wiecie, to się opłaca, nie? No to poszłam i wzięłam. No i to tak, jak wjechałam z tego Carrefoura, po drodze wysiadłam, jeszcze tam dorobiłam zakupów. Zanim przyszłam z tym do domu, zanim obiad, zanim co, to już na ogródek nie było sensu iść, ani siły nie miałam. No. Także nie wiem, co jutro, od czego jutro zacznę. No, bo bym musiała lecieć na targ po ziemniaki, bo na przykład u nas ziemniaki w Lidlu, czy w takich sklepach są po prawie po 3 zł za kilogram. Na targu są po złoty 20. No to po co ja mam kupować takie drogie, nie? No. Jeszcze te ziemniaki kupiłam dzisiaj, dosłownie parę ziemniaków mężowi, żeby miał dzisiaj na obiad. I one się tak rozwalały. Wiecie, jak gotowały się, jak tym dziabnęłam tym widelcem, to one się na pół rozwalały, a potem mąż mówi, że jeszcze twardawe są. No. A te z targu są takie raczej sprawdzone, także pójdę kupię jutro, żeby to mąż miał tam na parę dni, a jakbyśmy jechali na tą giełdę, to się wtedy kupi tam worek 10-kilowy albo ileś, bo wiecie, kiedyś to się robiło na zimę zapasy do piwnicy, ileś tam worków 50-kilowych moi rodzice zawsze brali. No ale teraz my tu mamy piwnice ciepłe, no to nie ma co tam dawać ziemniaków, nie ma gdzie przechowywać tych ziemniaków. Na balkonie też nie, no bo znowu z kolei zmarzną, nie? A teraz jak na razie masz tylko sam je te ziemniaki, no to znowu aż tak dużo tego nie zje, nie? No ja tam tak zwyki tak dużo nie zjadałyśmy tych ziemniaków w sumie. Bo tam 2 ziemniaki, no to w sumie 4 ziemniaki. No ale jednak, nie? No. Także jutro będę chciała lecieć i to właśnie na targ będę mogła lecieć przed 10. To zależy, czy mi się uda tak dobudzić, wiecie, w sensie, że nie, że obudzę się, wstanę i lecę, bo muszę jakoś dojść do siebie, nie? No. A potem, no jutro jest piątek, trzeba by sprzątać tak gruntowniej, bo się znowu nazbierało. Ale chciałabym na tam działkę skoczyć, przynajmniej tą trawę skosić tam. Mam w planie jeszcze ten grób od rodziców, no ale tam to bym potrzebowała troszkę zielonego. W sumie troszkę tylko tego zielonego, bo tam jest tylko taki kawałek ziemi, a reszta jest wszystko płyta. I to może sobie tego zielonego z ogródka wezmę. No. No to właśnie bym musiała ten ogródek jutro skoczyć i tam troszeczkę porobić, póki była ładna pogoda, bo jutro chyba ma być dosyć ciepło. A w sobotę, jak patrzałam, to jednak ma być deszczowo. No. A potem na przyszły tydzień znowu ma być ładnie. Według prognoz w moim telefonie na dzień dzisiejszy, bo wiecie, to się zmienia, nie? No i najdalej w poniedziałek chciałabym jednak iść na ten cmentarz zrobić, żeby mnie potem nie zaskoczyło, że już nie mogę iść. No. Tym bardziej, że jak będzie ładna pogoda, to
właśnie ja chcę umyć pomnik i mam taki płyn, kupiłam i mój aparat znowu stwierdził, że koniec tego dobrego. Limit mi się skończył i mi się wyłączył. No, nawet nie wiedziałam, że aż tak długo tutaj klepię do Was. W każdym razie już będę kończyła. Mówiłam o tym płynie, który kupiłam do nabłyszczania nagrobków. Najpierw go będę musiała umyć, a potem to płyn, pasta, coś takiego to jest, co ma, wiecie, chronić też ten kamień, nie? No to będę chciała to zrobić. Może właśnie w poniedziałek, no jeszcze zobaczę. Takie troszeczkę plany, jakbyśmy w sobotę jechali po kapustę, no to jak nie będzie pogody, nie pójdziemy na działkę, no to dobrze by było od razu tą kapustę też zrobić, nie? No i to tak wiecie. W domu zawsze jest co robić. A jeszcze bym chciała lecieć po łuk na pola. Póki tam jeszcze coś będzie, to też w ładną pogodę by trzeba iść nazbierać. Żeby sobie jeszcze dozbierać, no bo to mi musi starczyć do następnej jesieni, nie? No i to tak nie wiem, kiedy ja mam to wszystko załatwić. Kiedyś byłam szybsza i się tak nie męczyłam. Teraz się człowiek jednak szybciej męczy, mniej siły ma. Ale zobaczymy, jakoś to zrobię. Pewnie widzicie, jaką mam fryzurę. Nadam jak pół czegoś za krzoka, jak to mówię. Wczoraj mi przyszło do głowy, żeby sobie wieczorem, w nocy mi się renderował film, żeby sobie wyprostować prostownicą moje włosy. I tak troszkę je naprostowałam i mam teraz taki mały łepek, ale już mnie denerwowało, jak miałam takie duże. No i widać bardzo odrosty i będę musiała zaś farbować no, te włosy. No, bo teraz to tak wygląda jak taki wyleniały kot. No. Ale dzisiaj więcej takich wyleniałych kotów widziałam, jak wchodziły do Krefobusa i jechały na zakupy. Nie byłam sama. No. Jeśli ktoś też tak wygląda jak ja, to się, niech się nie obraża, że ja mówię wyleniały kot, bo ja o sobie tak mówię też. No. Także tym radosnym akcentem będę kończyła dzisiejszego vloga. Dziękuję Wam za uwagę, za komentarze. Staram się, jak widzicie, na każdy odpowiedzieć. Cieszę się z tych komentarzy. Ostatnio mąż mi mówi, co tak siedzisz, z kim Ty tak tyle piszesz? Dzisiaj. A ja mówię, no jak to, nie było mnie cały dzień na komputerze, na laptopie. Muszę sprawdzić, co mi tam napisali, muszę każdemu odpowiedzieć. No, na razie jeszcze daję radę, bo jeszcze nie ma tak dużo, chociaż już się wydaje dużo, bo na początku miałam 1-2 komentarze, teraz już mam troszeczkę więcej, z czego się bardzo cieszę i dziękuję Wam. No, ale jak tak będzie jeszcze więcej, jak tak niektóre vlogerki mają po 50 czy więcej, po 100 komentarzy na każdego odpisać, to będzie ciężko. No. Także miejcie się dobrze, nie dajcie się wirusom, i głupocie ludzkiej też. No. Dziękuję Wam za uwagę, za łapeczki, za komentarze, za subskrypcje, za wszystko. Za to, że jesteście. I bądźcie ze mną dalej, nie? No. To do następnego filmiku, do następnego vloga. Trzymajcie się. Bajo, bajo i pa, pa!